Laura i Justyna umówiły się z Dominikiem na wspólną naukę matematyki. Chłopak bardzo podoba się Laurze i nastolatka liczy, że tym razem uda się jej go poderwać. Wyobraź sobie, że moja też. No okej, sorry, ale chyba jak cię teraz wystawię, to dasz sobie z nim spokój. Ej, dziewczyny, mam nadzieję, że nie musiałeś na mnie długo czekać. W łeb mi się trochę przeciągnął. Nie ma sprawy, siadaj. To co dzisiaj zakuwamy? No, majce, nie? Pomyślałam, że moglibyśmy zrobić to samo zadanie, co mieliśmy ostatnio na sprawdzenie z matmy. Dach wieży pałacowej ma kształt od stłupa prawidłowego czworokątnego, krawędzi podstawy 6 metrów. Rany też to mieliśmy, poległem po całości. Ale to wcale nie jest takie trudne, zaraz ci wytłumaczę. A wiecie, że w Pradze jest super zamek? Byłaś tam kiedyś? Nie, może weźmy się za majce, co? Spoko. Okej, więc na początek musimy obliczyć, ile dachówek trzeba kupić, żeby pokryć dach tej wieży. W sumie za niedługo znowu będę w Pradze. Mój wujek tam mieszka, często tam jeżdżę ze starymi. Kurczę, sorry, dostałam S-a, muszę lecieć. Dostałaś S-a? Nic nie słyszałem. No bo wyciszyłam telefon. No to wychodzi na to, że będziecie musieli się sami pouczyć. Miłego zakuwania. No to zostaliśmy sami. No to wygląda. Okej, no to może na początek obliczmy pole powierzchni tego grania stosłupa. Sorry, zaraz wracam. Dominik spotkał się z Laurą i Justyną na wspólną naukę, bo podoba mu się Justyna i to z nią chciałby się umówić. Nie skończyliśmy rozmawiać. Nie chciałabyś pojechać ze mną i z moimi rodzicami do Pragi? Co? Ja z tobą do Pragi? Chyba cię porąbało. Poczekaj, chciałbym się lepiej poznać. No, ale ja ciebie nie chcę poznawać. Poczekaj. Dobra, dobra. Wiem, że ja też ci się podobam. Ty naprawdę jesteś walnięty. No, i dlatego nie będziesz się ze mną nudzić. Mam też inne zalety. Jakoś ich nie widzę. No, dlatego powinniśmy się lepiej poznać. A ty przypadkiem nie powinieneś się uczyć z Laurą majce, no nie? Słuchaj, wiem, że podobam się Laurze, ale to ty mi się podobasz. Kręcisz mnie na maksa. Ale ty mnie nie kręcisz. Mam czuja do takich rzeczy. Tak? To poczuj to. Wow! To zgadamy się potem na fejsie, okej? Okay?